pakietu, który możemy odebrać już na Epic za darmo. Oczywiście chodzi o ten pakiecik, tutaj go macie, wulkaniczna skrytobójczyni. Jak widzicie, ja już jedną misję mam zrobioną, drugą już kończę i trzecią tutaj dopiero zaczynam, ale też powiem wam, jak szybko ją wykonać. Także jak to chcecie się dowiedzieć, to oczywiście walcie tutaj subika, apeczkę w górę i wpiszcie kodzik SEYKAMSAR za pomoc, będę mega, mega wdzięczny. A Twitter, Instagram i wszystkie sociale są w opisie, więc jeśli wam pomogłem, to wbijajcie w skrócie. Generalnie ten pakiet macie odebrać już na Epiku, jest on za darmo dla każdego gracza, więc nie ma totalnie problemu. Jeśli ktoś go jeszcze nie odebrał, to w poprzednim materiale dokładnie tłumaczyłem, możecie sobie to zobaczyć. A teraz jak szybko wykonać questy, już wam oczywiście pokazuję, ja sobie tutaj kucnę. I generalnie po odebraniu pakietu dostajemy 3 questy. Dostajemy quest na plecak, na malowanie i na kill off. Po wykonaniu tych 3 questów dostajemy tego skina, więc i tak musimy je wykonać. Pierwszy quest, który wam omówię, jest to oczywiście zadaj obrażenia przeciwnikom. Jest to mega easy quest, bo po prostu musimy uderzyć przeciwników za 2100 damage'a. Aczkolwiek z tego, co mi ludzie pisali, już to przeciwnikiem również jest na przykład rekin, są na przykład boty, więc jeśli ktoś na przykład nie chce się meczyć, to może sobie po prostu dodać ten damage na jakichś dowolnych przeciwnikach. Oczywiście można to robić też na zwykłych oponentach. Ja polecam tryb bez budowania, bo tutaj po prostu wszyscy mają dużo HP. No i to po prostu idzie wam w moment. Ja zagram jakieś 3 giereczki i już to oczywiście kończę. Drugi quest, no to oczywiście jest tutaj przetrwaj fazy burzy i ten quest jest mega easy i chodzi w nim tylko o to, że po prostu za każdym razem, gdy zamyka się ten okrąg, czyli strefa, dostajecie jeden tak naprawdę punkcik do tego i to też jest mega easy. I jak zrobić to szybko? Generalnie jeśli chcecie wykonać ten questik szybko, to musicie grać na endgame. Dlaczego? Dlatego, że macie łącznie 9 burz, czyli z jednej gry możecie wyciągnąć aż 9 burz i to jest tak naprawdę wszystko. Tutaj w ogóle ktoś mi wbija, także ja może przejdę dalej. Także jeśli ktoś chce szybko zrobić, to kampcie jak najdłużej, żeby jak najwięcej tych stref wam po prostu przeszło i tylko o to chodzi. No jak macie endgame, to dużo macie już tych małych strefek ruszanych i w ogóle i tam wam się to najszybciej zalicza. Oczywiście jak zamknie mi się ta strefa, to naliczymy się kolejny punkt, ja już mam 5. No i trzeci quest, który już mam zrobiony, dlatego stawiam go na koniec, czyli za plecak, to jest podpal budowlę. Musimy podpalić 100 budowli i jak zrobić to najłatwiej i najszybciej? Pierwsze co, można zrobić to na trybie bez budowania, bo nie chodzi o budowle przeciwnika, tylko o budowle zwykłe, więc możecie oczywiście sobie robić to na tym trybie. No i tutaj akurat, o w ogóle to ja myślę, ziomeczka, to jest chyba mój wiz, także pozdro ziom. O, sobie go tutaj przepędzimy, sorki. I granie, żeby wykonać tego questa z podpaleniem, to musimy znaleźć jakieś przedmioty do podpalania. Ja wam polecam na przykład świetliki, czyli o, taki ten item. Albo najlepszy item, jaki możecie znaleźć, to jest po prostu palnik do naprawiania samochodów. Dlaczego? Dlatego, że po prostu palnikiem, jeśli go mamy, to po prostu podchodzimy sobie do drewnianej budowli, trzymamy lewy przycisk myszy i po prostu sobie podpalamy to. Jeśli odpowiednio długo przytrzymamy, to zacznie się palić cała budowla. W przypadku świetlików po prostu szukamy dużego domku, który jest cały drewniany. Koniecznie musi to być domek drewniany, no po prostu będzie wam się najlepiej palił i tak naprawdę 3 świetlikami nawet możecie zrobić całego questa. Rzucamy sobie w taki domek gdzieś tam na środek właśnie o świetliki, no i po prostu ta nam się zapala. Tak samo możecie zrobić na przykład z karnistrem, czy na przykład dystrybutorem paliwa, które są na stacji, aczkolwiek ten sposób jest imo najlepszy, czyli właśnie świetlik, ewentualnie do podpalania. Szukamy sobie palnika, rzucamy oczywiście na kolejne budowle i ważne, żeby jedną taką właśnie jakby tutaj jeden słoiczek rzucać na jedną budowlę, bo wtedy najlepiej to się pali. Także zobaczcie, tam praktycznie cały domek się zapalił, około byśmy mieli 20-30 fragmentów z niego. Tutaj też powinno nam się to jeszcze zapalić po boku, jeśli nie, to po prostu ten domek nam się pali, a tutaj ten ogromny, wielki budynek też nam się zaczyna cały palić, więc jak widzicie, jest to mega easy. No i te dwa questy zrobicie tak naprawdę w moment, w ciągu jednej gry nawet. No i najgorszym questem jest oczywiście przetrwaj fazy burzy, bo tu po prostu musicie grać, aczkolwiek jeśli komuś się nie śpieszy, no to po prostu sobie grać na chillku i to wykonacie. Ja wam mega dziękuję za uwagę, pamiętajcie, żeby walnąć subika, apeczkę w górę i kodzik SEYKAMSAR w sklepie, jeśli wam pomogłem. No i oczywiście życzę miłego dzionka, dzięki, pozdro z live, trzymajcie się, siema!